Samochód Ford Ranger gotowy na łowieckie wyprawy przygotowała firma Rad Motors z Radomia. Sponsorem programu Dashboard jest sklep taniepolowanie.pl, dystrybutor sprzętu marki Pard. Na program Dashboard zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. Witam Was serdecznie. Połowa maja, właściwie 10 maja, to czas, kiedy jestem właśnie na strzelnicy. A po co jestem na strzelnicy? No po to, żeby zmienić mój celownik noktowizyjny na lunetę, bo jutro początek polowania na rogacze. 11 maja to taki ważny czas, ważna data dla wielu myśliwych. No i dla mnie również, bo rozpoczynamy selekcję rogaczy. Na razie na strzelnicy ustawiamy lunetę, sprawdzamy, czy wszystko będzie grało. Jak będzie grało, no to zobaczymy się dalej w łowisku. A więc zaczynamy. Zapraszam, Dashboard. No i zmieniamy celownik noktowizyjny OWL-a na lunetę Steinera. Ranger 6 wraca na moją broń. No i teraz będziemy polować właśnie przy użyciu tej optyki. No ale już niedługo pokażę Wam też coś nowego ze stajni Steinera, ale to jeszcze chwileczkę musicie poczekać, a więc zamiana OWL na Steinera. Trochę zabawy ze strzelaniem, ale w końcu udało mi się tutaj zrobić taką grupę jak trzeba. Delikatnie musiałem przestawić lunetę. No i wydaje się, że wszystko gra i bucze, więc będzie dobrze na polowanie. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Fenix. No i jesteśmy już w lesie. Niestety dzisiaj troszkę dłużej musiałem pracować na food trucku. Dużo osób dzisiaj wpadło, żeby zjeść dzikiego burgera i jakieś inne smakołyki z dziczyzny. Więc do lasu niestety wybraliśmy się troszkę późno. Słońce chwilę temu schowało się za nieboskłonem. No i mamy w tej chwili już niezbyt dużo czasu po jasności, żeby poszukać jakiegoś rogacza. Ale dzisiaj to bardziej traktuję jako rekonesans. Wyjdziemy sobie nad łąkę, gdzie zawsze widziałem kilka przynajmniej rogaczy, które tam sobie baraszkowały, szukały sobie terenu. Więc idziemy sprawdzić. Oczywiście mam ze sobą też sprzęt termowizyjny i noktowizyjny. Tym razem nakładka, bo jak widzicie, sprzęt całkiem inny. I nastawiamy się, żeby zobaczyć jakiegoś rogacza, czy jest tam na tej łące. Jak będzie, przyjrzymy mu się, a może nam się trafi jakiś myłkus. Idziemy. Maj i polowanie na rogacze to dla mnie taki wstęp.
wstęp właściwie do polowania na rogacze. Chyba nigdy w maju nie udało mi się strzelić jakiegoś niesamowitego rogacza, ze względu na to, że w tym okresie szukam albo myłkusa, albo szydlarza, ewentualnie naprawdę jakiegoś takiego słabego rogacza. No, w maju powinniśmy właśnie na takie polować, a więc myłkusy, a więc wszystkie rogacze takie, które są bardzo słabe, ewentualnie no właśnie szydlarze, które są niebezpieczne później w czasie rui. To właśnie na rui jest najfajniejsze polowanie na rogacze, a maj to jest taki rekonesans. To jest właśnie bardzo fajne, że możemy wybrać się już dłużej polować w dzień. No ja dzisiaj jestem przynajmniej o godzinę za późno w łowisku. Jak tutaj wyszedłem na tą łąkę, zawsze widziałem jakiegoś rogacza, to teraz na razie jeszcze nic nie widzę. Idziemy kawałeczek dalej, tam są wyższe trawy. Wydawało mi się, że gdzieś tam właśnie jakaś sarna się przemieściła. Nie wiem, czy to był rogacz, czy koza. Natomiast no podejdziemy i zobaczymy. Wiatr dzisiaj mamy taki trochę kręcący, więc on się będzie zmieniał. Natomiast wybrałem to łowisko nieprzypadkowo, właśnie po to, żeby tutaj na tej łące przyjrzeć się, bo o, właśnie coś wyszło. Zobaczcie. Wyszedł rogacz. Jak na zawołanie. To jest ten czas, kiedy właśnie one wychodzą z lasu i zobaczcie, czemcha trawę, odgarnia, tak jakby chciał zostawić tam swoje ślady zapachowe, że to jest właśnie jego teren. Bo pierwsze co zrobił, jak wyszedł z tego lasu. Nie jest to jakiś mocny rogaczyk. Jest chyba myłkusem. Właśnie. I patrzy na nas. Słuchajcie, niesamowite. Ma jeden parostek. Zaraz się jemu przyjrzę. Ewidentnie jednorożec. Kurczę. Poczekamy chwilkę. Święty Hubert od razu przysłał nam myłkusa. To niesamowite. Rogacz strzelałem na ponad 150 metrów i rogacz został w miejscu. Niesamowite, szybkie polowanie. Dashboard. No strzał na 180 metrów. Przynajmniej tyle było kroków. Słuchajcie, niesamowite. Rogacz jeszcze nie zmienił do końca sukni. Ale zobaczcie, jak wyglądają parostki. Zniekształcona jedna tutaj tyka. Jeden mocno powyginany, drugi wygląda tak, jak byłby jeszcze niewykształcony. Jeszcze końcówka sypułu. To wszystko. No po prostu rogacz też nie najmłodszy, widać po różach, uperlenie tutaj jakieś niesamowite. Spóźniliśmy się do łowiska, przyjechaliśmy naprawdę bardzo późno i kończymy polowania, właściwie rozpoczynamy sezon polowań na rogacze niesamowitym myłkusem. To co powiedziałem, szukam myłkusa albo szydlarza, no i mam. Można powiedzieć, prawie jednorożca.
No bo tutaj pozostał albo jedno parostkowca, o tak to nazwijmy, tak? Bo ten parostek taki trochę z hakiem, trochę zniekształcony. Niesamowite. Początek sezonu bardzo dobry. Dashbur. Skoro maj, to niech będą też i kwiaty przy pierwszym rogaczu. Wspaniały złom, który mu wręczymy. Taki wiosenny, taki majowy. Idziemy do niego. Idziemy do rogacza, ale nie omieszkam tutaj jeszcze popatrzeć za dzikami. Zobaczcie, tu są pobuchtowane miejsca. Jak wychodziliśmy z samochodu, również droga była zbuchtowana. Więc być może tutaj na łąkach pojawią się jeszcze dziki. Mamy godzinę raptem 21, więc to jest dobry czas na to, że za chwilę mogą tu gdzieś pojawić się właśnie dziki. Ja byłem spóźniony, ale ten rogacz wyszedł idealnie. Tak jakby czekał na to, żeby spotkać się właśnie z nami. Ostatni kęs. Piękna pieczęć. No i taki złom dla mnie jako szczęśliwego łowcy. Komuś, komu dobrze rozpoczął się sezon na rogacze. Dashbur. No i teraz rogacza musimy zapakować, a w związku z tym, że jeszcze będziemy chcieli zapolować, no, trzeba pamiętać o tym, żeby tusza nam się nie zaparzyła, a więc warto wsadzić tutaj w środku jakąś rozpórkę po to, żeby po prostu ciepło mogło odparować z tuszy, no bo zmarnowanie tuszy to najgorsze, co może się wydarzyć. I taka rozpórka zawsze jest dobra. W związku z tym, że jestem selekcjonerem i upolowałem rogacza, bardzo ważną czynnością jest jeszcze odbicie łba. Ja to zrobię sobie tutaj już na pace, gdzie mam rogacza w wanience. To jest dosłownie kilka cięć, nacięcie skóry wzdłuż łyżek, żuchwy i tak naprawdę przecięcie kręgosłupa na atlasie i łeb bardzo szybko zostaje odbity. Łeb później przedstawiamy do oceny i na podstawie tego komisja stwierdza, czy właściwie podjęliśmy decyzję o odstrzale, czy ten odstrzał był prawidłowy. Więc ja jeszcze mam chwilę roboty, no a za chwilkę pojedziemy dalej na polowanie. Thank you.
przejechaliśmy w drugą część rewiru. No i to dzienne polowanie się skończyło, więc teraz na lunecie montuję sobie nakładkę. Sprawdzę jeszcze tylko ostrość, wszystko ustawienie, czy działa dobrze, czy jest zgrane z moją lunetą. I pójdziemy popilnować terenu właśnie, zobaczyć, czy są dziki. Drobinę muszę tutaj sobie ustawić ostrości. Żeby wszystko grało. No i jesteśmy gotowi na polowanie. Ustawienie ostrości jest bardzo ważne, tak żeby widzieć ostro i teren oraz krzyż. Jak krzyż widzimy ostro, to możemy sobie iść i spokojnie polować. Nakładka jest naprawdę bardzo dobrym urządzeniem właśnie w czasie, kiedy polujemy w ciągu dnia, a nocą chcemy jeszcze przypilnować upraw. Nie chcemy ze sobą ciągnąć na przykład dużego celownika termowizyjnego czy też noktowizyjnego. To nakładka jest idealnym rozwiązaniem właśnie dla takich osób, które cenią sobie uniwersalność. Jak widzieliście, nasze polowanie dzisiaj rozpoczęło się naprawdę fantastycznie. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się spotkać dziki. Tutaj mamy na tym rewirze zasiany groch i rolnicy zgłosili, że dziki się tutaj pojawiają. Więc my również dzisiaj postanowiliśmy, w związku z tym, że jest wspaniała, ciepła noc, spędzić tutaj trochę czasu i poczekać, a może jakiś przyjdzie. Jak nie, no to i tak dzisiejsze polowanie, jak do tej pory, fantastyczne. Przeszliśmy kawałek rewiru, jak do tej pory same sarny albo gdzieś jelenie. W oddali na torach lisa widzieliśmy, ale tam z tyłu przy kępie wydawało mi się, że widziałem coś niedużego, coś okrągłego kilkaset metrów od nas. Idziemy w tamtą stronę, być może to są właśnie dziki, może tam jakiś pojedynek, a może locha, więc trzeba podejść, sprawdzić, zobaczyć. Niestety też zbliża się burza, więc nie wiem, jak długo będziemy na polowaniu, ze względu na to, że błyska się coraz bardziej, idzie w naszą stronę ta burza, zmienia się powoli wiaterek, no i trzeba będzie być może uciekać przez deszczem. Nie chcemy zmoknąć, nie mamy dzisiaj ubrania. Przynajmniej ja nie mam takiego ubrania, które pozwoliłoby mi swobodnie polować w deszczu. Deszcz jest bardzo fajny, bo zawsze po deszczu, po burzy zwierzyna bardzo chętnie wychodzi na żer. Bardzo często też dziki, sarny, a w dzień, kiedy jest burza, po burzy zawsze wychodzą rogacze. To się zawsze sprawdza. Już niedługo zapolujemy na rogacze, także w gościnnym Lubinie jedziemy na rozpoczęcie sezonu na tak zwane majowe koziołki do kolegów z Lubina. Pozdrawiam już dzisiaj. Będziemy widzieli się w sobotę. Mam pewność, że tam zawsze super atmosfera, fajni ludzie, więc będzie można bardzo dobrze rozpocząć sezon. Ja już go rozpocząłem, ale
razem z kolegami będziemy właśnie cieszyć się z tego, że wspólnie, ale indywidualnie będziemy mogli zapolować na fajnym terenie właśnie na rogacze. Chociaż to nie będzie najważniejsze tam coś upolować, ale spotkać się, porozmawiać. No bo przez ostatnie 2 lata nie było takiej okazji, żebyśmy właśnie mogli się tam spotkać i porozmawiać i powspominać albo poprzeżywać to, że za chwilkę rozkręci się na dobrze sezon łowiecki. No i niestety wydarzyło się coś, co mi się bardzo nie podoba. Zmienił się kierunek wiatru. Szliśmy sobie idealnie pod wiatr. No, w związku z tą nadchodzącą burzą ten wiatr zaczął mocno kręcić i w tej chwili mamy wiatr w plecy. Znaczy on wieje od strony mojego operatora, bo ja odwróciłem się, można powiedzieć, przodem do tego wiatru w tej chwili. Natomiast tam gdzieś widziałem jakąś sztukę zwierzyny. Widziałem też sarnę, która uciekła w momencie, kiedy wiatr od nas poszedł. No i teraz mamy znowu utrudnione polowanie. Czasami właśnie przed burzą, burza ma to do siebie, że zaciąga w swoją stronę to ciepłe powietrze, miesza się z zimnym, no i dzieją się wyładowania atmosferyczne, wzmaga się ta siła wiatru, a często nawet pojawiają się trąby powietrzne. Na szczęście tutaj nie na naszym terenie, ale w głębi lądu bardzo często coś takiego się dzieje. No i czasami warto stanąć wtedy w jednym miejscu, poczekać, żeby ten kierunek wiatru ustabilizował się, żeby ten wiatr zaczął wiać z jednej strony. Bo jak pójdziemy dalej tutaj, no to ciągle z wiatrem, no to raczej nie mamy szans, żeby podejść jakąś zwierzynę, która tam może gdzieś być przed nami. Więc poczekamy tutaj chwileczkę. Mamy dobre miejsce do obserwacji. Z tamtej strony jest pole z grochem, za naszymi plecami również, więc poczekamy tutaj chwilkę. Zobaczymy, stoimy na nasypie, starym nasypie kolejowym, więc z góry widzimy łąkę, pola. Poczekamy, popatrzymy, zobaczymy, co się będzie działo. Nocne polowanie, nocny podchód nie przyniósł efektu. Mieliśmy dużo saren, mieliśmy jelenie, no i mieliśmy ducha. Ducha takiego dzika, który gdzieś tam przemknął między drzewami przy kępie. Kiedy zmienił się wiatr, prawdopodobnie dostał właśnie od nas tego wiatru i przeszedł przez tory, poszedł sobie do sąsiadów. Ni mniej, ni więcej, to polowanie naprawdę jest dzisiaj udane. Jak do tej pory rogacz o zmierzchu wieczorkiem, no ale teraz nocą niestety dzików nie ma. Gdzieś się wyniosły. Prawdopodobnie skuteczne jest to odstraszanie tymi sznurami hukowymi, które są rozwieszone dzisiaj w nocy. Koledzy nie podpalili ich, nie włączyli ze względu na to, że no właśnie my tutaj pilnujemy tych zasiewów. No, widać, że to jest chyba bardzo skuteczne, bo
Dziki się nie pojawiły, nie przyszły od sąsiadów, nie przyszły z lasu. Gdzieś się wyniosły. Jeśli chodzi o szkody, to bardzo dobrze. Jeśli chodzi o efekt dzisiejszego polowania, no to niekoniecznie. Jedziemy teraz do chłodni, powiesimy rogacza. No i cóż, i pewnie będziemy wracać spokojnie do domku. No i w ten sposób właśnie zakończyliśmy dzisiejsze polowanie. Rogacz trafił do chłodni. Łeb odbity też tutaj został, bo koledzy tutaj z naszego koła mamy jedno miejsce, gdzie dajemy komuś do wypreparowania, aby ten łeb później był na komisji oceny prawidłowości odstrzału we właściwy sposób przygotowany, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Mamy tutaj wyspecjalizowane osoby, które pomagają nam w tym, żebyśmy mieli właśnie doskonale spreparowane tak czaszki, łby i wszystkie trofea, które są nam potrzebne później do okazania, albo po prostu, które chcemy zabrać do domu. Mówię tutaj o lisach, jenotach, czy też po prostu jakichś innych drapieżnikach, które chcemy sobie zachować. Na dzisiaj to wszystko. Polowanie było bardzo udane, bardzo szybkie. No, pól przypilnowaliśmy. Jest godzina praktycznie zaraz w 3:30. Kończymy, wracamy do domu. Jutro też jest dzień pracy, więc trzeba się tym wszystkim zająć. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku programu łowieckiego. Dasz bur!